Pony Country, tak, dzień dobry Państwu. Jutro przed nami dzień pod deszczowymi chmurami. Już w nocy rozpada się najpierw na zachodzie kraju. Po północy deszcz pojawi się nad Warmią, Mazurami i Podlasiem, a nad ranem także w regionie łódzkim i na Mazowszu. Natomiast na południowym wschodzie tej nocy jeszcze nie powinno padać. Tam ma być najpogodniej, ale i najzimniej, nieco poniżej zera. Najłagodniejsze powietrze w zachodnich województwach, tam do 4 stopni, ale za to tam będzie silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę, nad Bałtykiem nawet do 65. Jutro porywy wiatru z taką samą prędkością, ale odczujemy ten wiatr także w centrum i na wschodzie Polski. Będzie w wielu miejscach padać deszcz, opady pojawią się także na południowym wschodzie, za to słońce wyjrzy w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach jutro od 6 do 10 stopni, ale wspomniany wiatr zrobi swoje i odbierze nam trochę tego ciepła. Ciśnienie będzie się lekko wahać. Warszawskie barometry mają pokazać 1009 hektopaskali. Kolejne dni z większą ilością chmur, deszczowych chmur niż słońca. No i raczej ma być chłodno, tylko w piątek nieco powyżej 10 stopni, ale też silny wiatr. Natomiast weekend szary, mokry i chłodny z temperaturą od 3 do 8 stopni. Taki marzec. Do zobaczenia.